Politycy nierzadko wspinają się po stromych szczeblach kariery, by znaleźć się tam, gdzie dziś są. Są to ludzie, którym przynajmniej względnie ufamy i którzy z reguły charakteryzują się jakąś konkretną wiedzą, zdolnościami merytorycznymi bądź niezbędnym wykształceniem, które pomaga im w osiągnięciu celów w karierze. Droga ta jednak bywa kręta i jedni wychodzą na niej lepiej od tych drugich. Właśnie dlatego przyjrzymy się dzisiaj sytuacji materialnej kilku takich polityków, którzy cieszą się niezwykłą fortuną. Przyjrzymy się milionom Artura Łąckiego, tego jak dorobił się Mentzen, i zastanowimy się nad sytuacją materialną Mateusza Morawieckiego. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka. No to lecimy! Sławomir Mentzen jeszcze do niedawna nie był szczególnie skory, by podzielić się z opinią publiczną wartością zgromadzonego majątku. Jeśli wejdzie pan do Sejmu, będzie pan musiał pokazać swój majątek, ale zakładamy, że już teraz pan nie ma nic do ukrycia, więc jeżeli byłby pan uprzejmy powiedzieć, ile pan ma mieszkań, samochodów, ile pan rocznie zarabia w kancelarii? Nie widzę żadnego powodu, żeby na razie ujawniać tego rodzaju informacje. Nie jestem posłem, jestem osobą prywatną i nie jestem zobowiązany do ujawniania swojego majątku. Zobowiązany nie, ale można to zrobić w ramach dobrych praktyk, jakiegoś odkrycia się. No, przepisy są skonstruowane tak, że na przykład możemy zajrzeć w majątek Kosiniaka-Kamysza, no dlatego, że jest posłem. Natomiast nie możemy zajrzeć właśnie w majątek pana, w majątek Hołowni. Ja nie jestem posłem. No właśnie. To czemu chce pan zaglądać w majątek? Ja nie podejmuję żadnych decyzji, nawet nie mam możliwości wzięcia łapówki, no bo za co, skoro nic ode mnie nie zależy. Jestem youtuberem, tiktokerem. No niech pan idzie do innego tiktokera i poprosi go o ujawnienie majątku. Dzisiaj jednak trochę więcej wiemy na temat dochodów i oszczędności tego pana. Lider Konfederacji zgromadził majątek wynoszący prawie 5 milionów złotych w bitcoinach. Ponadto posiada 700 tysięcy złotych oszczędności oraz mniejsze inwestycje w walutach obcych. Jego aktywa obejmują także udziały w kilku firmach oraz nieruchomości, w tym dwa domy i mieszkanie, o łącznej wartości około 5,2 milionów złotych. W wyposażenie swojego domu zainwestował również znaczną sumę, w tym zabudowę kuchenną wartą 120 tysięcy złotych. Polityk korzysta z dwóch samochodów o łącznej wartości 640 tysięcy i posiada udziały w spółkach o wartości milionów złotych. Pomimo zawieszenia swojej działalności gospodarczej, wykazał stratę finansową, a także posiada zobowiązania finansowe w postaci kredytów hipotecznych i udzielonych pożyczek. Mentzen miał oczywiście predyspozycję, by się takich pieniędzy dorobić. Konfederata jest przedsiębiorcą z wykształceniem ekonomicznym. Otrzymał doktorat z nauk ekonomicznych zdobyty na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego pierwszym biznesem był kantor wymiany walut, który otworzył w 2011 roku. Następnie otworzył dwie mniejsze działalności, w tym biuro rachunkowe, które przekształciło się z czasem w kancelarię podatkową Mentzen, którą polityk prowadzi do dziś. Sławomir Mentzen nie jest jednak nawet w czołówce najbardziej zamożnych polityków. Sprawdźmy więc może, kto ją otwiera. Grzegorz Bierecki, działający z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, ujawnił w swoim oświadczeniu majątkowym, że zgromadził oszczędności w wysokości 8 388 000 zł oraz posiada wartościowe aktywa finansowe, w tym ponad 2 miliony złotych w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Do tego zgromadził 435 tysięcy euro i 77 tysięcy dolarów, a także obligacje skarbowe w dolarach i euro o łącznej wartości przekraczającej 11 milionów złotych oraz obligacje skarbowe w złotówkach o wartości 23 milionów złotych. Bierecki jest także właścicielem nieruchomości, w tym domu o powierzchni 63 metrów kwadratowych, którego wartość oszacował na 360 tysięcy złotych. Dodatkowo posiada Fiata 126P z 1998 roku, znanego jako Maluch, którego wartość zadeklarował na 15 tysięcy złotych. Bierecki odniósł znaczące zyski z różnych źródeł, w tym prawie 4 900 000 zł z działalności w Fundacji Sanitas oraz z wykonywania mandatu senatorskiego, z którego otrzymał 45 383 zł. Natomiast na stan z 2021 roku mógł pochwalić majątkiem szacowanym na 35 milionów złotych. Jego zaangażowanie obejmuje również funkcję członka zarządu w spółce Verte. Być może odniósł sukces dzięki swojej niezłomnej postawie. I nie ustaniemy, aż nie doprowadzimy do pełnego oczyszczenia Polski z ludzi, którzy nie są godni należeć do naszej wspólnoty narodowej. Mocne słowa, panie Bierecki. Sprawdźmy może, kto przebija Biereckiego.
Jest to kwestia zaledwie kilku milionów złotych. Chociaż dla nas może się wydawać, że to całkiem spora suma, to dla nich jest pewnie kwestia kosztu tak zwanego nawaciki, jeśli wiecie, co mam na myśli. Andrzej Gut-Mostowy, który zdobył mandat senatora 11. kadencji, startując z listy Prawa i Sprawiedliwości, posiada imponujący majątek. W swoim portfolio ma dom o powierzchni 340 metrów kwadratowych, wyceniony na 1 800 000 zł oraz 12 innych nieruchomości o łącznej wartości przekraczającej 61 milionów złotych. Ponadto jest właścicielem lub współwłaścicielem hotelu Sabała na Krupówkach i stacji narciarskiej Witowski. Jego oszczędności wynoszą 3 300 000 zł. Do tego posiada 8 000 euro i 3 000 dolarów. W garażu polityka znajdują się Mercedes G z roku 1994, Jeep Wrangler z roku 2015 oraz BMW serii 7 z roku 2017. Widać, że raczej nie oszczędza, ale zresztą po co, skoro może inwestować. Andrzej Gut-Mostowy ma również znaczące przychody z najmu, które w ostatnim roku wyniosły niemal 2,5 miliona złotych. Oprócz tego otrzymał 204 tysiące złotych, za pełnienie funkcji wiceministra sportu i turystyki oraz nieco ponad 45 tysięcy złotych z diety parlamentarnej. Jego kariera polityczna obejmowała m.in. przynależność do Platformy Obywatelskiej oraz Porozumienia Jarosława Gowina, zanim ostatecznie przeszedł do stowarzyszenia Odnowa RP, wspierając Zjednoczoną Prawicę. Ten, zanim rozpoczął swoją karierę polityczną, był znanym biznesmenem w Zakopanem. Chociaż czasem sugeruje się, że jego dokładna historia nie jest w pełni znana. Tak czy inaczej, dzisiaj wiemy, że z pewnością inwestycje przyniosły mu znaczące dochody. Sprawdźmy więc, kto ma jeszcze więcej pieniędzy od niego. W Sejmie pojawiły się nowe oświadczenia majątkowe posłów, które ujawniają ich zasoby finansowe oraz posiadane dobra. Wśród nich znalazł się dokument Artura Łąckiego z Koalicji Obywatelskiej, który okazał się być najbogatszym posłem obecnej kadencji. W swoim oświadczeniu Łącki zadeklarował posiadanie m.in. 5 samochodów oraz domu o wartości 2,5 miliona złotych. Jego majątek obejmuje również nieruchomości i oszczędności w różnych walutach, a także papiery wartościowe. Łącki wraz z małżonką posiada 4 nieruchomości, w tym dom i 3 mieszkania, których łączna wartość wynosi ponad 1 milion 11 tysięcy euro. Posiada także użytki rolne oraz inne działki, w tym udziały w drodze dojazdowej, o łącznej wartości 50 milionów złotych. Z dokumentu wynika, że Łącki ma oszczędności wynoszące ponad 883 tysiące złotych, około 107 tysięcy euro i pół miliona dolarów. Jego papiery wartościowe są warte około 2,9 milionów złotych i 550 tysięcy euro. W oświadczeniu podano także informacje o zarobkach Łąckiego z diety parlamentarnej oraz uposażenia, a także o jego imponującej kolekcji samochodów i zegarków marki IWC, Rolex, Rado i Hublot. Polityk zwrócił uwagę na spłatę kredytu inwestycyjnego oraz mieszkaniowego i zobowiązania wobec różnych instytucji na łączną kwotę około 1 380 000 zł. Łączny majątek Artura Łąckiego, wykazany w oświadczeniu majątkowym opublikowanym na stronie Sejmu, jest warty około 73 miliony złotych. Ale czy na pewno to on jest najbogatszym człowiekiem na naszej scenie politycznej? Oświadczenie majątkowe złożone przez premiera Mateusza Morawieckiego na zakończenie kadencji Sejmu jest tematem mocno kontrowersyjnym. W swoim oświadczeniu premier podzielił się szczegółami na temat swoich oszczędności, inwestycji w obligacje skarbowe, posiadanych nieruchomości oraz zarobków. Z oświadczenia wynika, że oszczędności premiera wzrosły, podobnie jak wartość jego inwestycji w obligacje skarbowe. Łączne oszczędności premiera osiągnęły wartość około 69 tysięcy 500 zł, natomiast wartość jego obligacji skarbowych oszacowano na 4 470 280 zł. Brzmi nie najgorzej, co miałoby pewnie pokrycie w faktycznych dochodach wynikających z wykształcenia Morawieckiego. W oświadczeniu nie znajdziemy informacji o oszczędnościach w obcych walutach. Posiada jednak nieruchomości, w tym dom o powierzchni około 150 metrów kwadratowych, którego wartość wynosi około 1 900 000 zł. A także mieszkanie o powierzchni 72,4 m kwadratowego, którego wartość to około 1 100 000 zł. Premier nie zgłosił żadnych kredytów, pożyczek ani innych zobowiązań finansowych przekraczających 10 000 zł. Zarobki premiera w ciągu roku wyniosły około 190 000 zł z pracy w rządzie oraz około 30 500 zł z diety poselskiej. W oświadczeniu majątkowym nie wspomniano o darowiznach. Z wykształcenia jest ekonomistą, ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie w Hamburgu i Uniwersytecie Bazylejskim.
Pracę zawodową rozpoczął w latach w Banku Zachodnim, następnie przeniósł się do Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie, gdzie awansował na stanowiska kierownicze. Opozycja jednak uważa, że Morawiecki ma w tym zakresie swoje tajemnice. Być może jednak dowiemy się nieco szybciej, czy były premier Polski ma w tym zakresie coś do ukrycia. Dość słabo jednak im idzie wprowadzenie tej zmiany. Dajcie znać w komentarzu, jacy politycy waszym zdaniem mogą zakłamywać swój prawdziwy dorobek. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka.